Wiele czytań legnickich, to były bardzo dobre czytania, również dzięki scenografii, dzięki temu, co działo się wokół, że one miały właśnie pewien blask, który dość rzadko się zdarza podczas czytań autorskich oczywiście, bo one najczęściej są takie biblioteczne, takie dosyć szare, zgrzebne, nudne, a tutaj coś się działo. Było świetnie, dlatego że była i zabawa, i duża doza dobrej poezji, i przy okazji fajni ludzie, z którymi można było porozmawiać, bo ten dystans był jakoś zniwelowany, nie było go, nie czuło się go. Pamiętam, że festiwal był zawsze daleki od takiej powagi, napuszenia. Pamiętam bitwę o Legnicę, podczas której na salę wchodził miś, biały miś i ściągał kolejne elementy swojego futra, aż do momentu, kiedy spod tego futra wyłonił się chudzielec w okularach. I pamiętam, że to było, że każde wejście tego człowieka było zaskoczeniem dla publiczności. Pamiętam dobrze wieczór ze Świetlickim. Przyjechał, nagle się sala wypełniła, tak jak zwykle w Masce, gdzie się te spotkania odbywały, to tak było kilkanaście osób, no tam góra kilkadziesiąt, nagle ta maska po prostu prawie, że tam pękała w szwach. Ludzie mieli mnóstwo pytań, ale on był taki dosyć no wycofany, nie chciał odpowiadać na te rzeczy, nie wiem, czy się przestraszył, czy to jest jego reakcja na taką zachłanność niejako. Świetlickiemu nie wierzyłem tak do końca, bo on potrafił ludzi lekceważyć, słuchaczy. Moi uczniowie, którzy dzisiaj pracują w Legnicy i przekonują się powoli do Świetlickiego, po prostu rzucili tomiki jego, które wydali pieniądze, powiedzieli lepiej pójść na piwo i poszli na to piwo, niż słuchać Świetlickiego. Publiczność była może trochę bardziej podobna jak na przykład na rockowych koncertach albo w jakichś takich otwartych pracowniach literacko-artystycznych. Taka interaktywna trochę. Chcieli się ludzie bawić, chcieli rozmawiać z poetami, zadawać pytania, wchodzić za kulisy, dosiadać się nawet do tych poetów. Także w niektórych momentach ten dystans właśnie zupełnie się zatracił i wszyscy razem wspólnie biesiadowali. Tak się rodzi poezja. W zgiełku, przy kuflu piwa. Paru poetów zawsze chodziło od rana do wieczora, prawda, do tyłu. Ale to ten urok. Na przykład ten rok, który to był 2000. 2000 rok, kiedy festiwal przeniósł się z teatru do potężnej zimnej hali po dawnej fabryce amunicji. I ludzie przyjeżdżali tam z plecakami, rozkładali się na podłodze. Podłoga była zaścielona materacami wojskowymi. Ludzie siadali na tych materacach z całym swoim bagażem i słuchali poezji w kompletnej ciszy, w ciemności. Dla mnie jest to grupa ludzi, która robi przede wszystkim coś swojego i zupełnie ich nie obchodzi odbiór. Takie ja odnoszę wrażenie. Oni mają jakby, ich kompletnie nie interesuje to, czy komuś się będzie podobać to, co piszą, czy też nie. Myślę, że interesuje ich sam proces pisania, sam proces przelewania swoich emocji na papier.